Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w drugim epizodzie z Borderlands DLC One Shot Adventure. Zobaczmy, co w przygotowaniu do Wonderlands było w DLC-ku. Dochodzimy do Flame Rock, lokacji, którą zobaczymy, jak Tina nam poprowadzi. Fast Travel. Uki. The Queen has gone missing. Maybe her bodyguard Eleanor knows where she went. If the Queen doesn't return, we shall never see the sun again. Sounds like we should go find this Eleanor. Without the they queen, say the sorcerer this world will dead. Remain in darkness. The bodyguard isn't here. Oh, whoops. Forgot to put her piece on the board. Blam! Girl looks like she got a problem. I punch her problems. I talk to her. In character, of course. Hello, lovely lady. What is wrong? The queen is missing. She went into the forest to bring the light back to the world. So where'd she go? She said something about using the tree of life to undo the curse. That must be where she's going. And so your purpose became clear. You gotta go to the forest and help the queen. Got nothing right now, but you'll be the first to know once I do. Sesja RPG. Nie pamiętam, czy punkty Fast Travel ja muszę samemu odkrywać, czy one w trakcie gry się pojawią. I like you. You're all right. Okej. Że co? The blood of fallen seraphs. Lovely. Shop. 120... Kurwa, tego to ja nie mam. 20 tych diamencików. You must. Nobody's technically allowed in the forest since the world went dark. I don't care what you buy. Just buy something. Just tell them I sent you. Okay. Black markets. Iridium. Yes, the queen went into the forest. It's too dangerous to go alone. I shall accompany you. Just one second, then. Whoop, time out. I gotta take this. This Tina. It's Mr. Torg! Tina, put me in the game! Okay, the gatekeeper is now Mr. Torg. Woo! Fail to see you! Wow! So I'm a gatekeeper, huh? In that case, you gotta prove your bad attitude to get past me. First task, blow up the village's scouting blimps with the fire weapon. Because reasons! Blow up airships. Because reasons! Tego pana też, by the way, nie znam. Przynajmniej nie pamiętam go. Closed. Closed for your safety. Oh yeah. Gdzie jest ten drugi? O! Dobrze. Dobrze.
No i teraz bym przeładował i już bym stracił, a tak to uderzyłem. Ha. Come on. Wonder how many stacks I can get. No 150 stacków możemy mieć. This could be the beginning of something awesome. Dobra, i teraz mam kolejne dwa punkty. Kurwa. Dostajesz 20% tarczę, stracisz życie. O kurde. Tu jest kolejny też. 20 tarczy za 1% życia. A tu ilość staków. Oh, fucking. Zobaczymy. No raczej nie będę szedł w to, żeby tracić te staki, tylko będziemy już na stałe je mieć. Oh, yeah. Blow up airship 2 na 2. To see approaching threats. We had no reason to do that. Fantasy! All right, that is task two. Go to the town tavern. Okay. Go to the tavern. Shock barrel. Wait, this town doesn't have a tavern. Okay, you're at the tavern! Moxie! The bar owner has a problem. Talk to her. Hey, adventurer. It's closing time, but these idiots can't take a hint. Could you throw them out for me? Don't be afraid to get rough. Moxie, I'm surprised you're not bright orange because that body... Thanks, sugar. Oh, come on, all right. I'm sorry. I'll never see nothing douchey again, I promise. Bitch! That is unacceptable! Chase him down! Punch him so hard he explodes! Okay, to jest mój... mój safe. Okay. Punch bar patron, so hard. Come on! Come on! Nerd! You're a nerd! Come on! Teraz cię dopadnę. Eat my shorts! Get him! Punch him! Kurwa, próbuję. Tina, this makes no sense. Torg is ruining your campaign. I'm having fun. Well done. You're now badass enough to survive.
forest. Oh yeah. Position is really uncomfortable. Hooray! New mission. I want you to blow up the ocean. Can you please get him out of our way? All right, fair enough. Okay, Mr. Torg, I banish you to the stocks. The stocks? Awesome! Anyway, I'm called Davlin, the gatekeeper. I shall open the way to the forest. You will not survive the horrors of the forest on your own. I shall meet you inside and serve as a guide. Czyli jak ta gra na PC się szybko wczytuje teraz, no. You enter the Forest of Tranquility! Tranquility? Boring! Okay, good point. Dang, now I gotta come up with a better name for the forest. I am but a humble merchant, and these are my wares. Until we meet Welcome again. Welcome to Dr. Zed's portable cleric station. Fire rate zwiększa. O 17. Kupmy tego moda może. Mieliśmy klas moda? Mieliśmy. Dobra, ale teraz mamy. Super. I've got it! Damn! I knew I shouldn't have trusted trees. Trend. Wonder how many stacks I can get. Start the stacking. Fajnie, fajnie ten nasz Death Trap tankuje też przeciwników, to jest spoko opcja. Anarchia. I'm feeling it. Oh yeah. Czemu się bije? A tam coś jeszcze było. You find a jewel on the ground. Maybe the queen left it to mark her trail. Then we should follow the jewels. They'll lead us right to her. Yeah, what Big Lily style said. Just stick to the main road and you'll be ace. This forest grew from the corpses of my enemies. Isn't that a kick in the ass? Hey, maybe after I kill you, a fern will grow out of your body or something. People like ferns. Fajnie byłoby dać jednak jeden punkt, że jak mam pełen magazynek, to się leczę. To by się przydało w sumie. Do zyskiwania energii. Pixie! Kim jesteś, Pixie? Air Smash. Smash. Biedni wieśniacy. Pixie. Okay. Come and get me.
No i to jest chyba checkpoint do teleportu, co nie? Explore the side path. Where you going? We're exploring. You may not want to do that. I only balance the combat on the main path and... Oh no. Fuck. Wait. How in the hell are we supposed to kill these things? Ah! My bad! I'll fix it! I can... Let me fix it! Enemy levels. Dzięki, gro. Boom! Combat balanced! Oh yeah. Not bad. Jak gra nagradza to, że eksploruje. Fuck, to jest trochę lipa. Fuck, czy to zabiera mi moje staki anarchii? Pewnie tak, co nie? Yeah. Fuck. You smell kind of like bats and dead people. Mm-hmm. No i lipa. Exterminate! Now I get to kill you! Why? Boom. Fuck. You're not gonna like what happens now. No i widzisz. Dwa punkty mam kolejne, dobra. I want that and that and that. No. Przynajmniej teraz będę się leczył. Why, hello there. No właśnie, Iridium wszystko pozbierałem. Dobra, Badass Points też mam. Show me some green arrows. O. Czy mogę to wziąć jako opcję do sprzedaży, ale poza tym mi się nie przyda. Aha, to jest SMG, tak? W sumie SMG mógłbym wziąć jako taką dodatkową broń. Tu byśmy na przykład SMG nosili. Choćby zapalające. Przecież to zwiększy ilość obrażeń, jakie będę zadawał tym wszystkim drewniakom. Okej, 27, lepsza celność, lepsza szybkość, mniejszy magazynek i... Nice! Dobra, wracamy.
Nie da się jakoś ich obudzić? Ich dyniogłowy? Murder time! Zamiana? Co to jest? To jest snajperka. O! O! Kurde, w sumie mam takie śmieciowe te rzeczy nazbierane. Próbuj to wziąć. No w teorii celność tej broni powinna być zawsze taka sama, nie? Skoro ma cel... Chociaż... To mnie gówno, prawda? Zobaczymy. Over here. Follow me. I believe the queen went this way. Curses, a dead end. There must be some way through. This is Orcus writing. It says you need to bathe the artifacts in the juices of blah, blah, blah. Whatever. Looks like you just need to collect some blood fruit. Blah, blah, blah. What the hell? What's a blood fruit? It's a squishy thing that grows on the trees over here. Okay. Gdzieś tam. My good fight you! I wanna bleed and cry! Oh, better time! Wish not to smell nice! Second wind! And it is! Smash! No! That's a start. Oh, yeah! Znowu 25 staków. Inwentory jest pełne. Ganzerker. Nie jestem ganzerkerem, ani nie mam ganzerkera. Uuu, strzelba. God damn you. Nie mam czwartej broni, szkoda. Mega OP po prostu. This could be the beginning of something awesome. Mam tylko 16, dlaczego teraz mam tylko 16? Jakby jak second wind to robię, to tracę połowę czy coś? Patrz, tracę rzeczywiście. Czyli jakby... Aha, czyli second wind mnie nie ratuje przed tym. Okej. Okay. I w taki sposób, jak ja myślałem, że będę robił, to tak średnio bym powiedział.
Command! All right, let's keep this going. No! Start the anarchy. Gościu ma 9 poziom, niedobrze. Accuracy is overrated anyway. Just want to talk knife, why run? NBD. Oni między sobą się biją. Ja tego orka powinienem obijać. To jest moja nadzieja, żeby tego orka zarąbać. Out of ammo. Stand still. Start the anarchy. Ma już połowę życia, szkoda byłoby to spierdolić. Dobra, kość, tylko mógłbym dobić w tym czasie. To nie będzie on, więc chyba lipa. No. No myślałem, że te tranty dłużej wytrzymają, nie? No, szkoda. Trochę Lipton. Always respect. Dobra, czyli tego Duke'a jakby musimy załatwić później. Ziomek mi przywalił. Ale mi przywalił. Ok. Kurwa. Dajcie mi spokój. Dobra. Fruit zebrany. Whoa, you didn't say the blood fruit grew on the tree ants. Well, they do. Think you're cool enough to grab the fruit without killing the tree first? That's me. NBD. Gin. Oh yeah. That's a start. Dobra, ale tego drzewiaka możemy zabić, to jest 4 poziom. Ekspik się przyda. Dobra, ogień, mamy to.
Kurwa, za co to było niby? Pixie, do jasnej. Ty mi pomagasz, czy mi nie pomagasz, Pixie? Kurwa. Nie rozumiem tego. Dlaczego? Dlaczego nam raz pomaga mi, a później mi nie pomaga? Nie kumam. Ale, kiedy jestem? Good. Now smear it on the artifacts, please. Immortal Woods. Dobrze, ale tą lokację zeksplorujemy następnym razem. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną bawiliście. Ja się mega dobrze bawiłem. Do usłyszenia. Siemanko. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.